Witaj! Jeżeli już sparowałeś swoje urządzenie SETI Plus z aplikacją, to teraz pokażę, jakie funkcjonalności są możliwe przy wykorzystaniu właśnie tej aplikacji SETI Plus. Gdy już sparujemy plafon SETI Plus z aplikacją, uzyskujemy dostęp do szeregu ciekawych funkcjonalności. Po pierwsze, oczywiście mamy możliwość wyłączenia i włączenia zdalnie urządzenia. Dodatkowo, za sprawą aplikacji SETI Plus mamy możliwość zmiany koloru światła, a także zmiany barwy światła. Zwróćcie proszę uwagę, że teraz z barwy ciepłej przejdę w barwę zimną. Także mam możliwość zmiany jasności generowanego światła. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to plafon SETI Plus pozwala nam wyświetlać bardzo dużą ilość kolorów. Możemy je zmieniać oczywiście w aplikacji. Warto również zwrócić uwagę, że aplikacja pozwala nam na wybór scen. I tak, jeżeli jest dzień i pracujesz, to warto ustawić sobie scenę praca. Światło wówczas jest zimne, jasne, idealnie pobudzające do pracy. Natomiast gdy nastanie wieczór, wówczas możemy zmienić scenę na odpoczynek, a światło jest bardziej relaksujące. Kolejną funkcją jest timer, zaznaczony w aplikacji jako odliczanie. Dzięki niej mamy możliwość ustawienia czasu, za jaki wyłączy się nam plafon. I tak na przykład mogę sobie ustawić, że za 4 godziny i 4 minuty urządzenie zostanie wyłączone. Pod przyciskiem więcej znajdują się takie funkcjonalności jak plan, harmonogram, rytmy, a także opcje wyłączania. Dzięki nim możesz dostosować jasność światła, kolorystykę do danej godziny w danym dniu tygodnia. Za sprawą tego, na przykład w niedzielę w przedziale od 19 do 22, światło Twoje będzie relaksacyjne, a w godzinach poniedziałkowych od 7 do 15 będzie w trybie jasnym, pobudzającym. Plafony, jak i inne urządzenia SETI Plus można ze sobą łączyć. Dla przykładu, po sparowaniu plafonu z czujnikiem ruchu mamy możliwość całkowitego zautomatyzowania oświetlenia. Dzięki temu po wejściu do pomieszczenia czujnik ruchu wykryje ruch i automatycznie uruchomi nam plafon. Dzięki za obejrzenie materiału. Napiszcie w komentarzach, czy używacie produktów z kategorii Smart Dom oraz z jakiej funkcjonalności najczęściej korzystacie.